Dzień dobry, Wagi. Zapraszam do czytania tygodniowego. Karty są przygotowane. Przy Was je przełożę. I zaczynamy. W myślach, a z ziemi. Pięknie. W sercu równowaga. A w działaniach odnowa. Czekajcie, ułożę te karty w ten sposób, żebyście widziały. I zaczynamy. No, krótko mówiąc, jeśli chodzi o intelekt, to wpadniecie na jakieś super genialne początki związane z chęcią zarobienia jakichś pieniędzy, z kwestią budowania materii, kwestiami być może domowymi. Być może wpadniecie na jakiś pomysł fajny, który spowoduje, że w rezultacie otrzymacie pewnego rodzaju uznanie, być może nawet awans, tak? Jeśli na przykład rozmyślacie nad nowym biznesem, nad jakimś nowym przedsięwzięciem finansowym, to jest to energia, która mówi, że to jest ta droga absolutnie i jakby sukces z tego będzie, tak? To jest super czas na inwestycje. Jeśli rozmyślałyście z kolei, jak zainwestować pieniądze, co zrobić, żeby były bezpieczne, to ten tydzień też będzie sprzyjał takim rozmyślaniom, dlatego że dokładnie rozważycie wszystkie możliwości. Być może dostaniecie w najbliższym czasie też jakieś bardzo ważne dokumenty lub korespondencję prawną, na którą czekałyście, więc to też jest jakby w końcu się to zdarza, tak? W końcu się to jakby ziszcza. Fajna energia, naprawdę bardzo kreatywna i taka bardzo budująca. Z asa ziemi, tak jak z reszty asów, ze wszystkich asów, zawsze można wyłuskać dużo fajnego. Trzeba przyjąć i przepracować tą energię. W sercu, kochani, prośba o niepodejmowanie impulsywnych decyzji, tak, bądź ruchów. Czyli taka prośba o równowagę i umiarkowanie, żeby czasami tak się zdarza, że jednak intelekt w niektórych sytuacjach powinien zapanować trochę nad sercem, żeby spokojnie wszystko rozważyć. Dlatego że ponowne przeanalizowanie okoliczności i zmiana waszego nastawienia spowoduje, że uda wam się osiągnąć znacznie lepsze rezultaty niż myślałyście. Dlatego ta energia nawołuje nas do tego, żeby zachować równowagę. Natomiast w działaniu jest jakaś zmiana w waszym życiu, tak? Jest jakaś zmiana w waszym życiu, jesteście na rozdrożu to jest taka energia, która nawołuje nas do tego, żeby w przyszłym tygodniu podejmować tylko te decyzje i działać tylko w tym zakresie, w którym jesteście pewni siebie, pewni tego, co robicie, tak? Być może podejmiecie jakąś decyzję odnośnie miejsca zamieszkania, być może zmiany miejsca pracy, być może to jest jakiś nowy początek, więc musicie być pewni, tak? Pewni siebie, pewni tego, że chcecie to robić, chcecie tam zmierzyć, chcecie tam jakby się przeprowadzić na przykład, więc spokojnie, ponownie analizujcie i spojrzcie na sytuację z innej perspektywy, bo to pozwoli wam dokonywać jakby przemyślanych działań. To tyle. Tak chciałam to zakończyć właśnie. Wszystkiego dobrego, jesteśmy w kontakcie, uważajcie na siebie, cudownego tygodnia Wam życzę.